Siema! Wątek Rivera Warda w Cyberpunku 2077 to jeden z najlepszych wątków w całej grze. Tu zaskoczenia raczej nie ma, ale to co może was faktycznie zaskoczyć, to fakt, że w misji Kwestia Czasu mamy łącznie 4 zakończenia. Bo oprócz tego, że misja ta może nam się zakończyć oczywiście powodzeniem i możemy uratować Randy'ego z tej całej farmy, to River może w tej misji jeszcze zginąć, a nawet trafić do więzienia. A sama misja jest potwornie rozbudowana. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Co to było? Nowi i Giga, szefowy Discord, macie oczywiście w opisie. Możecie tam zajrzeć. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. Cyberpunk to generalnie strasznie rozbudowana gra. Nie każdy zatem musi pamiętać dokładnie wątek z Riverem, czy co dokładnie działo się w samej misji Kwestia Czasu, więc formalnie tak dla przypomnienia. Na pewnym etapie gry dostajemy telefon od Elizabeth Perales, a ta chce, abyśmy dla niej zbadali przyczynę śmierci burmistrza Night City. W tym celu musimy przebadać Braindance z wcześniejszej próby zamachu na jego życie i znaleźć jakieś nieprawidłowości. Okazuje się wtedy, że tak naprawdę jedyną nieprawidłowością jest River Ward, który przybył do tego budynku w idealnym czasie, by powstrzymać niedoszłego zabójcę. Kontaktujemy się zatem z tym całym Riverem i pytamy go o przebieg wydarzeń. Ostatecznie detektyw Ward okazuje się uczciwą osobą i razem wyruszamy z nim w dalszą przygodę szukać przyczyny śmierci burmistrza. Udaje nam się ostatecznie dojść do sedna sprawy i ją rozwiązać. My wracamy do Peralezów zdać raport i wygląda na to, że będzie to na tyle, jeżeli chodzi o kontakt z tą postacią. Oczywiście jest to myśl błędna, bo po jakimś czasie, tym razem to River Ward zadzwoni do nas z prośbą o pewne spotkanie. Kiedy przebędziemy na to całe miejsce spotkania, rozpocznie nam się misja Kwestia Czasu, o której będzie dzisiejszy odcinek. Znowu martwi politycy? Rutynowa kontrola drogowa naprowadziła... Z artykułu, który pokaże nam River, dowiemy się nieco więcej o człowieku o pseudonimie Piotruś Pan, który to porwał chłopca o imieniu LeVar Martinez i któremu podawał sterydy i różnego rodzaju stymulanty. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. River będzie chciał odnaleźć swojego siostrzeńca za wszelką cenę. Nawet jeżeli oznaczać to będzie złamanie prawa. Będziemy zatem musieli włamać się do laboratorium, w którym namówimy jedną z pracownic, aby udostępniła nam sny tego całego Piotrusia Pana, które potem otworzymy sobie jako Braindance. Po tym wszystkim udać będziemy musieli się do Joss, matki zaginionego Randy'ego, od której dostaniemy pozwolenie na przeszukanie przyczepy Randy'ego, a tam dowiemy się sporo o Randym oraz o różnych technikach Piotrusia Pana, jak zwabiał i porywał dzieci. To jest popieprzona, River. Koleś żerował na dzieciakach z problemami. Polował na takich jak Randy. To przeze mnie. Gdybym zwrócił uwagę na to, co się dzieje. Pogadał z Randym. Daj spokój, to nie twoja wina. Kiedy przeszukamy już ten cały komputer i pokój, będziemy musieli z powrotem udać się do Joss, z którą to będziemy musieli chwilę pogadać. I chociaż przy odpowiednich wyborach będzie to dopiero połowa misji Kwestia Czasu, to tak naprawdę staniemy wtedy przed pewnymi opcjami dialogowymi, które mogą zakończyć nam misję, a jednocześnie sprawią, że River Ward umrze. Zostaniesz, prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Nie mogę, River. Przykro mi. Będę cię jeszcze potrzebować. Jeśli teraz sobie pójdziesz, zostanę z tym sam. Naprawdę nie mogę. Poradzisz sobie beze mnie. Trzymaj się, Joss. River na pewno go znajdzie. Do zobaczenia, River. Twórcy gry dali nam możliwość ewakuacji z misji w tak naprawdę kluczowym jej momencie. Misja Kwestia Czasu to zdecydowanie jedna z najciekawszych misji w całej grze. I chwilę przed tą rozmową z Riverem, nie dość, że zaczyna nabierać tempa, to jeszcze w dodatku zaczęło się robić naprawdę mrocznie i naprawdę tajemniczo. Na tyle, że chyba naprawdę nikt nie wybrał tej opcji dialogowej. Ale jak widać, faktycznie możemy zrezygnować z tej misji chwilę przed jej rozkręceniem. Kiedy opuścimy Rivera, w tym momencie misja zakończy nam się niepowodzeniem i będzie to nasze ostatnie spotkanie z Riverem Wardem, ponieważ zwyczajnie umrze, próbując ratować siostrzeńca. A tego wszystkiego dowiedzieć będziemy się mogli z dwóch wiadomości, które po pewnym czasie dostaniemy. Jeżeli odczekamy kilka dni, wpierw River wyśle nam wiadomość, w której to przekaże nam, co o nas sądzi. Nie mogę uwierzyć, że mnie tak po prostu zostawiłeś. Randy gdzieś tam czeka na ratunek, więc oczywiście będę kontynuował śledztwo bez ciebie. Moje życie również. Zawiodłem się na tobie, V. Żegnaj.
A po kolejnych kilku dniach dostaniemy wiadomość od Joss Catcher, która powie nam, co się stało z Riverem. Na jakiejś odległej farmie znaleziono ciało Randy'ego i Rivera. Obiecałeś im pomóc, ale zostawiłeś obu na śmierć. Nigdy ci tego nie wybaczę i nie chcę cię znać. I to pierwsze z trzech zakończeń, o których mogłeś nie wiedzieć. Nie jest ono jakoś bardzo ukryte tak jak następne, bo jednak twórcy gry dali nam tutaj opcję wyboru. Ale jest jeszcze jeden ciekawy sposób na zabicie Rivera. Jeżeli zaraz po pytaniu, czy zostaniemy i pomożemy mu doprowadzić sprawy do końca, wybierzemy opcję pewnie, będziemy mogli oczywiście kontynuować misję. Za zadanie będziemy mieli teraz położyć się do łóżka i odpocząć, a z samego rana obudzi nas River ze snami Piotrusia Pana, które to będziemy musieli przeanalizować. Jeżeli to zrobimy, dowiemy się, że Randy przetrzymywany jest na farmie Edgewood. Za zadanie będziemy mieli teraz wsiąść do auta Rivera i udać się na tą całą farmę. A kiedy przybędziemy na miejsce, nic tak naprawdę nie będzie nam stało na przeszkodzie, by z tamtego miejsca po prostu sobie pójść. No chyba, że zdrowy rozsądek. Jeżeli zaczniemy oddalać się od miejsca misji, wpierw River przypomni nam słownie, że nie powinniśmy tego robić. Kierunek V. Randy czeka na naszą pomoc, pamiętasz? A po jakimś czasie dostaniemy również od niego SMS-a, który ma na celu przypomnieć nam, co tam robimy. No jakby ktoś z jakiegoś powodu zapomniał. Jeżeli oddalimy się już naprawdę daleko, dostaniemy SMS-a od Rivera, który poinformuje nas, że nie może już na nas czekać i bierze sprawy w swoje ręce. Co ostatecznie oznaczać będzie dla niego śmierć, o czym dowiedzieć możemy się, jeżeli postanowimy wrócić na tą całą farmę. Biedny skurczybyk. Zostawiłeś go, Vi. Tak. Zostawiłem. Jeżeli wybraliśmy tą opcję opuszczenia go, ale słowno mi przybędziemy na tą farmę, nie znajdziemy tam jego ciała, w przeciwieństwie kiedy opuścimy go, ale już przyjechaliśmy na tą farmę jego samochodem. Także nie będzie tego ekstra dialogu. Bardzo ciekawe zakończenie tej misji możemy również uzyskać, jeżeli zepsujemy wszystko na etapie oglądania braindance'ów, bo tak, możemy tam wiele zepsuć. Ale przyznać muszę, że jest to tak niewiarygodnie ciężkie do zrobienia, że naprawdę nie mam pojęcia, jak ktoś to odkrył. Bo ja osobiście próbowałem 4 razy i dopiero za czwartym razem mi się udało. A przypominam, że ja to próbowałem zepsuć specjalnie. Żeby wywołać w ogóle to zakończenie, gdzie River trafia do więzienia, musimy pominąć te wszystkie rzeczy, które widzicie teraz na pasku u góry w snach Piotrusia Pana. Jak widzicie, no sporo tego jest. I jeżeli to zrobimy i wyjdziemy później z Braindance'a, rozmowa z Riverem potoczy się delikatnie inaczej, niż normalnie ma to miejsce w grze. Dobra, River. To co właściwie mamy? Wiemy, że Harris wciąż mieszka w okolicy starej szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. Wykluczyłem wszystkie farmy poza dwiema. To tylko dwie opcje, River. A czas ucieka. Rozdzielamy się? Nie. Wezwę gliny na drugą farmę. Musimy postawić na jedną kartę. Szansa jest 50-50. Farma Edgewood czy Poppy? Do wyboru będziemy mieli teraz dwie farmy zamiast jednej. I jest to kolejny moment, kiedy musimy coś zepsuć, by dostać inne zakończenie. Prawidłową farmą jest tutaj oczywiście farma Edgewood. Aby więc wsadzić Rivera do puchy, musimy wybrać farmę Poppy. Spróbujmy z farmą Poppy. Coś mi mówi, że to może być ta. No to do wozu. Chodźmy. Spróbuję wezwać patrol na drugą farmę. 10.33. Mam 10.33 na farmie na wschód od miasta. Nie. Tak. Nie, nie jestem. No szkurwa! Oczywiście nie mają teraz wolnego radiowozu. Ja pierdolę. Mam nadzieję, że dobrze wybraliśmy. Jesteś gotowy? A na co mam być gotowy? Wiesz, na to, co możemy tam znaleźć. Nawet tak, kurwa, nie mów. Znajdziemy go i wszystko będzie dobrze. Rozumiesz? Wszystko będzie dobrze. Jeszcze tylko rejsów brakowało. No szkurwa!
Teraz za zadanie będziemy mieli wyczyścić farmę z Wraithów. Niestety, kiedy to zrobimy, okaże się, że nie jest to ta farma, której szukaliśmy. River? Kurwa, to nie tu! To zła farma! Źle wybraliśmy. Ja pierdolę, szybko do wozu! I tak samo jak normalnie przechodząc grę, udamy się teraz na farmę Edgewoods, na której przetrzymywane są dzieciaki. Tylko że cała ta misja potoczy się zupełnie inaczej. A kiedy udamy się do tej całej obory, niestety, ale znajdziemy tam już same martwe ciała. River, to jest ta farma! Udało się! Wiem. Teraz do obory, szybko. Hej, chłopcze. Przykro mi, młody. To tutaj! Randy! Nie! Randy, dzieciaku! Kurwa, on nie oddycha! Wyłącz komputer! Randy, nie... 10.52, powtarzam, 10.52 na farmie na południe od miasta. Tak, kurwa, przyślijcie skład! Tak, przesyłam namiary na lokację. Nie, co najmniej kilka osób. Pośpieszcie się. Aha, uwaga na automatyczny system obrony na miejscu. Bądźcie ostrożni. Szybko. Trzeba to wyłączyć. Dobra, wszyscy odłączeni. Proszę pozostałych. Musimy im pomóc. Może uratujemy chociaż jednego. Ten musiał umrzeć już parę dni temu. Nie reaguje. Spieprzyliśmy to, River. Tak, spieprzyliśmy, ale to jeszcze nie koniec. Ten skurwiel zapłaci za wszystko. Co chcesz zrobić? Zabijesz go? Właśnie tak. Duszę go gołymi rękami. Ten chory pojeb musi umrzeć. Rób co chcesz, zabij i zostaw. Tylko proszę o jedno, River. Nie mieszaj mnie już w to. Mam dosyć. Od początku powinienem był poprosić o pomoc fachowców, a nie ciebie. Próbujesz zrzucić na mnie winę za porażkę? To był błąd. Myślałem, że mi pomożesz, że razem się uda. Jesteś w żałobie, więc zapomnę o tym. Tak. Zapomnij. Zapomnij o wszystkim. Cokolwiek postanowisz, nie daj się złapać. Wszystko mi jedno. Hej, zaraz odlatujemy. Zabierasz się z nami? Dzięki mimo wszystko, że próbowałeś pomóc. Tak, próbowałem. I tak zakończy nam się misja. Kwestia czasu. Swoją drogą dość adekwatny tytuł do misji, bo faktycznie jak stracimy czas wybierając nie tą farmę, no to Randy umrze. Może to koniec misji, ale zdecydowanie to nie koniec naszej przygody z Riverem Wardem. Bo ten faktycznie zrobi tak jak powiedział. Udusi Piotrusia Pana własnymi rękoma. O czym po jakimś czasie poinformuje nas w wiadomości. Wiem, że masz to w dupie, ale zabiłem go, wykończyłem Harrisa i zatarłem za sobą ślady. To już koniec i żegnaj. Tu dramaturgii dodaję. Czytania.
To fajna misja jest. I tutaj sprawy mają się ciekawie, ponieważ w zależności od tego, jakie teraz będziemy mieli zakończenie gry, Riverowi to całe zabójstwo ujdzie płazem lub też nie. Nie sprawdzałem każdego zakończenia, ale wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w jednym River trafia do więzienia. Więc nie dość, że musimy wszystko zrobić tak, jak wam dzisiaj pokazałem, by mieć to więzienne zakończenie, właściwie zepsuć, to jeszcze w dodatku musimy wybrać zakończenie Arasaki, a potem jeszcze bodajże w tym samym zakończeniu podpisać umowę i stać się na końcu relikiem. Dopiero wtedy River trafi do więzienia. I co ciekawe, wcale nie za morderstwo Piotrusia Pana. Hayley, słuchaj, to ta głupia sprawa. Zapłaciłbyś za mnie kaucję? Może jakiś koleś zaczął gadać o dzieciakach z farmy, że pewnie im się podobało, jak Harris im przystawiał do Jarkę, że dostali czego chcieli. Powiedziałem mu, żeby przestał, żeby zamknął kurwa mordę. No i ten nie posłuchał, więc wyszliśmy na zewnątrz i widzisz, taka sytuacja, no. Trzymają mnie na komisariacie w Little China. Daj znać, czy możesz pomóc. Na razie. Mam wrażenie, że bardzo mało osób widziało to zakończenie tej misji, więc jeżeli wam się podobało i nie widzieliście, to zostawcie subskrypcję, bo znajdziecie na pewno tu sporo materiałów z Cyberpunka i wpadnijcie na Giga Discord Wielka Redania. Wszystko tam jest. Memy, wspaniała społeczność, giga moderatorzy. Mówię wam, życie tam chłopy jeszcze nie ma. A jeżeli macie jeszcze trochę wolnego czasu, to YouTube myśli, że spodoba ci się ten odcinek, który wyskakuje ci teraz na ekranie. A my widzimy się pewnie za jakieś 2-3 dni. Do zobaczenia.